Miałam wzloty i upadki, ja się cały czas uczę, ja mam strasznie dużą pokorę do tego, co robię i strasznie duży szacunek do swojego wykonywanego zawodu i ja najlepsze kolekcje mam nadzieję, że są jeszcze przede mną. Ja cały czas ewoluuję, każda kolekcja jest coraz lepsza, coraz fajniejsza i mam nadzieję, że to moi klienci rosną ze mną i dojrzewają ze mną i to czują i odbierają tak samo jak ja modę. Dla mnie jest w ogóle potrzebne uznanie. Ja funkcjonuję i jest mi lepiej, jak jestem doceniona. Chyba każdy z nas czuje się dobrze, jak gdzieś ma jakiś pozytywny odbiór. Dla mnie celebryta, gwiazda, aktorka, piosenkarka wspaniale, ale także normalny klient, normalna kobieta jest mi bardzo bliska sercu. Ja tak nie dzielę, nie oceniam. Ja po prostu tworzę modę i jak dużo osób w tym chodzi, dużo kobiet, to miód na moje artystyczne serce, naprawdę. A nazwisko znane też pomaga? To zależy i pomaga i przeszkadza. Jeżeli chodzi o mój przypadek, ja tworzę swoją markę od tylu lat i nie czuję ani pomocy, ani nie pomocy. A dlaczego zostawiłaś? Bo wszystkie studia, które zrobiłam i Szczeciński Uniwersytet i ASP w Łodzi zrobiłam na to nazwisko i nie czuję w ogóle potrzeby, żeby go zmieniać. Poza tym bardzo lubię Radosława.